Cześć, z tej strony Magda Hejkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Tematem dzisiejszego podcastu będzie kurs skutecznego odchudzania, dlatego że chciałabym ten podcast skierować do wszystkich osób, którym przez myśl przeszło, że coś jest takiego i że może można byłoby dołączyć albo nie dołączyć. Więc jeżeli jest w was jakaś nić zastanowienia, co to w ogóle jest i czy to jest mi potrzebne i czy to mi pomoże, to ten podcast jest właśnie dla was i jednocześnie ja też zwracam uwagę, bo chcę tutaj dokładnie opisać dla kogo jest ten kurs. Dlatego że ten kurs nie jest dla wszystkich i to nie jest tak, że ja będę tutaj teraz opowiadać, że każdy może do tego, czy znaczy, że każdy z tego kursu skorzysta, bo nie, nie skorzysta. W zależności od tego, jakie mamy oczekiwania, potrzeby i co rzeczywiście w tym kursie można znaleźć, na jakie potrzeby on odpowiada, a na jakie potrzeby na przykład nie, nie odpowiada, więc to jest tak, że w tym podcaście będzie element doradztwa i odradztwa, w zależności te od tego, czy w tym podcaście odnajdziesz siebie swoje potrzeby i swoje problemy. Problemy, czy też nie, bo stwierdzisz, że taka forma w ogóle Ci nie e, odpowiada. Więc będzie podcast stricte o tym, nie będzie długi, obiecuję. E, postaram się jak najszybciej, jak najbardziej konkretnie odpowiedzieć na jakieś najczęstsze e, pytania, żebyś wiedział, bądź wiedziała, czy jest sens w ogóle sobie zawracać tym gitarę, że coś takiego jest i że można do tego dołączyć. Zacznę może od tego, skąd się wzięła idea kursu, który jest takim programem grupowym. O ile współpraca indywidualna, jeden na jeden, jest super, bo można pozadawać sobie wnikliwe pytania, poszukać odpowiedzi, poszukać indywidualnego sposobu. O tyle ja współpracując kiedyś bardzo, bardzo dużo indywidualnie, w sensie to było 80% mojej pracy, zauważyłam, że na samym początku i tak praktycznie ze wszystkimi rozmawiamy o tych, Samych rzeczach i każdy płacąc za indywidualną konsultację, i tak pewną dozę wiedzy, i nie mam tu na myśli wiedzy żywieniowej, bo w tym kursie nie ma dużo na temat tego, co warto, a czego nie warto jeść. Tu są przede wszystkim informacje na temat tego, jak to wdrożyć w życie. I ja zauważyłam, że i tak z większością osób przechodzimy przez tą wiedzę. Te osoby się tej wiedzy dowiadują, a płacą za konsultacje indywidualne, czyli dużo więcej w tych kilku konsultacjach, niż za kurs. Więc pomyślałam, że fajnym pomysłem byłoby zebrać tą taką początkową wiedzę dotyczącą tego, jak przejść z etapu planowania do etapu działania, jak to zrobić, żeby zacząć działać, jak to zrobić, żeby podnieść się po. W cudzysłowie porażce. Jak to zrobić, żeby wyciągnąć wnioski, bo na tym na początku e, się opierała przede wszystkim współpraca, żeby wykalibrować sobie w głowie, co ja w ogóle muszę teraz zrobić i jak zareagować w poszczególnych sytuacjach, żeby znowu nie było tak, że ja bardzo dużo wiem o żywieniu, a nic z tym nie robię. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która doszła mi po pierwszych edycjach kursu, a teraz przypomnę, będzie to edycja ósma. Jest taka, że zauważyłam, że bardzo wiele osób jest przekonanych, że to tylko oni mają taki problem. I bardzo jest to dla mnie, nie wiem jakiego słowa użyć, ale chyba wzruszające i takie też dla mnie odbarczające. I, i myślę, że dla tych osób jest zawsze ten pierwszy moment wejścia do grupy kursowej, gdzie jest pierwszy post, w którym się zapoznajemy. I tam jest taki moment, że każdy pisze o tym, z czym tu przyszedł. Znaczy inaczej, nie każdy, nie ma obowiązku w ogóle niczego robić na tym kursie, no ale zaczynają pisać osoby, z czym się zmagają i jakby po co przyszły na ten kurs. I to jest niesamowite, widzieć właśnie, jak pierwsza osoba opisuje swoje trudności, i bardzo często kolejna wiadomość, która się pojawia, to jest wiadomość, że słuchaj, ja w ogóle nie sądziłam, że ja cokolwiek w tym kursie powiem. Ale jak przeczytałam Twoją wiadomość, to miałam poczucie, że Ty w ogóle piszesz o mnie. I to mi dało bardzo dużo, dlatego że ja nosiłam na sobie ten ciężar, że ja jestem z tym sama. Wydawało mi się, że tylko ja tak robię, że nikt tego nie zrozumie, że nikt mi nie pomoże, że jestem beznadziejnym przypadkiem, a okazuje się, że wiele ludzi ma podobnie. Po trzecie, jest też tak, że do pewnych rzeczy my w samej, w swojej głowie nie jesteśmy w stanie przynajmniej na początku dotrzeć, to znaczy pewnych kropek połączyć. I to, co ja zauważyłam jeszcze na dalszym etapie poprzednich kursów, to to, że. Często jest tak, że ktoś mówił o sobie, o swojej trudności albo o swoich przemyśleniach, albo o tym, z czym mu się połączyło na przykład jedzenie, że w tym jedzeniu kryła się potrzeba, nie wiem, zajedzenia samotności, i ktoś tego słucha i nagle mu się pojawiają łzy w oczach. I to jest ten moment, w którym do nas dociera. To jest moment, w którym coś nam się łączy. My byśmy sami do tego nie dotarli, nie wpadlibyśmy na to, natomiast to gdzieś na poziomie podświadomości nas uderza. I sprawia, że mamy takie, o kurczę, nigdy nie sądziłam, że w ogóle takie coś też będzie u mnie, i że w ogóle, wow, jaka to jest nowość, jaka to jest dla mnie nowa informacja. I to są takie trzy rzeczy, które właśnie wiążą się z tym, że my w tej grupie jesteśmy, że, że w ogóle to jest kurs grupowy, o może tak zacznę. Że to jest kurs grupowy. Czwarta rzecz to jest wsparcie społeczne. Ja bardzo często lubię się powoływać na moje ukochane badanie, badanie, które też jest jednym z takich kierunkowskazów w ogóle mojej pracy. To jest badanie już nie tak nowe, bo z 2005 roku, ale też w innych późniejszych badaniach z różnych perspektyw te rzeczy się pokrywały, a mianowicie jest to badanie, które mówi o tym, czym się charakteryzują osoby i ich działania. Które y, redukują masę ciała i utrzymują długoterminowy efekt, od tych osób, które redukują, ale tego długoterminowego efektu nie utrzymują. I poza takimi tematami jak wewnętrzny styl kontroli, podejście takie proaktywne, elastyczność, samoobserwacja, wyciąganie wniosków, stabilna jakaś sytuacja życiowa, stabilna samoocena, wysokie poczucie sprawczości itd., itd. Nad tymi wszystkimi elementami my też w kursie pracujemy. To pojawia się tam element wsparcia społecznego, no bo nie da się ukryć, że jeżeli my jesteśmy w swojej głowie i cały czas ta głowa nam podpowiada jakiś dialog pod tytułem nie wyjdzie Ci, nie uda się, jesteś beznadziejna, nigdy tego nie zrobisz. I my mamy przestrzeń, w której możemy to z siebie wylać, to otrzymamy też z drugiej strony wsparcie. Ktoś nam powie, słuchaj, ja też tak mam, nie przejmuj się. Albo ktoś mi powie, słuchaj, to tylko są Twoje myśli. Pomyśl sobie o tym, że tak naprawdę, no myśli to tylko myśli, nie musisz za tym podążać. Spróbuj podążyć na przykład za czymś innym. Albo spróbuj mimo tych myśli coś zrobić i zobacz, jestem z Tobą, trzymam kciuki. Albo wiesz co, to jak masz taki problem, to może się zgadajmy na Messengerze i sobie się wzajemnie jakby w tym trzymajmy, żeby nie podążać, nie dawać się wciągać bez, przez te nie, nie, negatywne myśli. Myśli, bo to nam przecież nie pomaga. I ten element wsparcia społecznego, którego często my nie mamy w swoim życiu. Bo na przykład mamy osoby, które postanowiły, że przechodzą na dietę, przeszły, schudły i w ogóle się zastanawiają: Ale z czym ty masz w ogóle problem? Przecież, żeby schudnąć, to wystarczy mniej jeść i więcej się ruszać. I zrób tak jak ja, i też będzie super. Teoretycznie jest tam jakaś dobra intencja, natomiast w praktyce nie za dobrze to wychodzi i, i to nie jest miłe coś takiego usłyszeć. Są ludzie, którzy mogą w ogóle nie rozumieć tego problemu, bo od zawsze nie mają z tym problemu, nie dopuszczają do siebie, że ktoś może mieć, więc jeszcze nam się obrywa za to, że na przykład mamy jakieś trudności. Więc ten element wsparcia społecznego i też takiego wytrącenia nas ze schematu myślenia, w którym tkwimy, w którym nam się wydaje, że nam nie wyjdzie, że się nie uda, że nie ma sensu, że trzeba być. Zawsze na tych restrykcjach, i jeszcze inny szereg myśli, który gdzieś tam nas prześladuje w sposób natrętny, to też ta grupa i w ogóle ten program, czyli te siedem tygodni, w których przechodzimy przez pewien proces, pozwala nas wytrącić z tego myślenia, pokazać nam trochę inny. Sposób interpretacji tego, co nam spotyka, co nas spotyka, który pozwala nam spojrzeć na pewne rzeczy inaczej, a przede wszystkim zareagować inaczej, bo tutaj o tą zmianę zachowań przede wszystkim nam chodzi. Więc to są takie główne rzeczy związane z tym, co daje proces grupowy, ale z tego samego też wynikają te rzeczy, na przykład, komu ten proces, komu ta grupa nie pomoże. Bo jeżeli macie takie doświadczenia, że Byliście w różnych grupach i koniec końców i tak tam nawet nie zajrzeliście. No to nie ma to sensu. No chyba, że czujecie, że teraz może być inaczej, ale ja nie chcę nikogo namawiać, że teraz może być inaczej, bo jestem też wierna temu, że jeżeli robiliśmy coś kilka razy i to nie działa, to róbmy więcej tego, co działa, a mniej tego, co nie działa. Więc jeżeli masz już takie doświadczenie, że byłeś, byłaś w jakichś grupach i koniec końców z tego i tak nie korzystałeś, bądź nie korzystałaś, to myślę, że to nie ma sensu. Chyba, że masz za sobą podejścia inne. W sensie masz ze sobą wiele diet, ale te diety były, nie wiem no bez jakiejś opieki, nie, były bez grupy, nigdy nie zaznaliście tego elementu grupowego, no to może być okazja do tego, żeby spróbować. No bo jak nie spróbujecie, to się nie dowiecie, czy to Wam pomoże. Ale jeżeli macie już za sobą takie próby, albo nawet jeżeli nie spróbowaliście dołączenia do takiej grupy, ale gdzieś Wam z tyłu głowy siedzi, że to pewnie nie będzie dla Was, to to pewnie nie będzie dla Was. Jeżeli macie w sobie taką otwartość, nie wiem czy mi to pomoże, ale spróbuję... To warto, natomiast jeżeli macie, no nie sądzę, żeby mi to pomogło, nie przemawia do mnie ta forma, no to ja bym w to po prostu nie brnęła. Są też inne sposoby, które mogą wam pomóc. Po drugie, co dalej jest w tym kursie i co też się pojawiło po wielu. Edycjach, bo to już będzie ósma edycja. Na początku ta grupa się składała z tego, że były webinary raz w tygodniu, potem była grupa, na tej grupie też się bardzo dużo dzieje, tam są posty i dni tematyczne. Jest dzień doceniania małych sukcesów, więc jeżeli macie taki styl myślenia, że się doceniacie tylko za wielkie rzeczy, a przede wszystkim widzicie swoje porażki bądź błędy, tutaj jest fajna płaszczyzna do tego, żeby się wytrącić z tego myślenia. Jest post, wszyscy piszą małe sukcesy i ty też warto. Pisać te swoje sukcesy, żeby zauważyć, że to nie jest tylko tak, że, nie wiem, nam nie wychodzi. Jest czas pytań, jest czas podsumowania tygodnia, z czego jestem zadowolona, nad czym chcę popracować, więc jest jakiś taki rytm w tej grupie, który też wymusza na nas trochę inny sposób myślenia. Na przykład nie skupianie się tylko na tym, co nam nie wyszło, tylko skupienie się na tym, co nam wyszło. Nawet jeżeli my nie dostrzegamy tego, co nam wyszło, to możemy poczytać. I yy, wiadomości innych osób, czy też komentarze innych osób, jest takie kurcze, no ci ludzie się za to zaceniają. To może ja też jestem, może jestem dla siebie zbyt krytyczna, skoro ja też przecież to robię, a w ogóle tego nie dostrzegam. Więc znowu jest ten element wytrącenia z tego sposobu myślenia. Kolejna rzecz, która uważam, też jest bardzo dużą wartością, <laughs> zwłaszcza dla osób, które potrzebują sprawdzenia, czy to. Którą stronę idą, to jest dobra strona, to jest wsparcie ekspertek. Tego też na samym początku nie było, natomiast zauważyłam taką potrzebę yy, wraz z też z rosnącą popularnością tego kursu, i w tym momencie tm, oprócz mnie. Będzie jeszcze Agata, świetna psychodietetyczka i dietetyczka, która była już w poprzednich edycjach. Będzie ze mną Ania, również dietetyczka i psychodietetyczka. I będzie też z nami trenerka Zuza. Trener, tyżur trenerski jest zawsze przez jeden tydzień, przez, przez jeden tydzień możecie zadać swoje absolutnie wszystkie pytania dotyczące treningu. Z jedną uwagą, na tych konsultacjach, w sensie w tych mailach, to nie jest konsultacja indywidualna, w rozumieniu, że na przykład otrzymacie dietę ułożoną pod siebie albo treningu ułożony pod siebie. To jest bardziej doradztwo na tej zasadzie, że wy macie jakiś pomysł, jakby to mogło wyglądać, i chcecie odbić te myśli, poradzić się, czy dobrze myślicie, eee, czyli ta inwencja jest od Was, pytanie jest od Was. Słuchaj, Agata, czy, czy słuchajcie, dziewczyny, bo nie wiecie, do kogo piszecie, jakby my się potem dzielimy tym, kto na co odpowiada, i jakby kto ma najlepsze kompetencje do tego, żeby pomóc tej osobie, która właśnie do nas napisała. Słuchaj, po tym i po tym webinarze przyszła mi taka myśl, że może dla mnie to jest dobry sposób, to co Wy o tym myślicie, czy to się na przykład nie kłóci z tym, że mam insulinooporność. Nie, I jakby w tą stronę to idzie, więc też możecie sobie zweryfikować, jeżeli macie jakiekolwiek obawy, czy to jest dla Was ten sposób postępowania, no to tutaj my razem z dziewczynami na mailu jesteśmy przez całe 7 tygodni, lecz oprócz dyżuru trenerskiego i na te pytania odpowiadamy. Oczywiście, poza tym też jesteśmy. W grupie i też w grupie pomaga. Inną nowością tego kursu jest to, że po takim webinarze wiedzowym, czyli takim będącym przewodnik na ten tydzień, bo sobie omawiamy po kolei kolejne etapy procesu zmiany i jakby co krok po kroku trzeba zrobić, każdy webinar to jest jakiś kolejny element procesu zmiany, to jeszcze po tych webinarach, które są nagrywane, to też może od razu dodam, że nawet jak ktoś nie zdąży na tą 19.30 w ósmej edycji, albo może ktoś słucha tego podcastu później, to. Odsyłam do strony, żeby sprawdzić, które której są te spotkania. To te webinary wiedzowe są nagrywane, ale potem jeszcze jest, jeżeli komuś jest mało, ktoś ma ochotę jeszcze pogadać, posłuchać czegoś, to my się przenosimy na taki na Google Meet, w taki, na taki kameralny pokój w którym możemy sobie jeszcze porozmawiać. Możecie się podzielić swoimi przemyśleniami, swoimi wątpliwościami po tym, co usłyszeliście na webinarze. Te spotkania tworzą bardzo fajną społeczność. Nawet jeżeli nie czujecie, że to może być coś dla Was, boicie się, wstydzicie, naprawdę tyle znajomości wyszło z tego kursu. Dziewczyny, które się spotykają, jeżdżą do siebie, razem współpracują. Oczywiście też to nie musi być forma dla Ciebie. Jak nie masz ochoty się odzywać, mieć nowych znajomości, nie ma takiej konieczności. Też wiedzione doświadczeniem poprzednich edycji kursu i na przykład tym, że my wiemy o co wy najczęściej pytacie, że pytacie na przykład, jak się ma wiedza psychodietetyczna do zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Czyli jak się ma to, że mamy sobie troszeczkę pozwalać na szerszy zakres jedzenia produktów, a jednocześnie ktoś ma insulinooporność. To też tutaj dzięki Agacie, która. Była z nami już w poprzednich edycjach kursu, powstały przewodniki. Takie przewodniki, jak tą wiedzę psychodietetyczną odnieść, na przykład do zaburzeń gospodarki węglowodanowej albo do zaburzeń związanych z działaniem tarczycy, czy to niedoczynność tarczycy, czy też choroba Hashimoto. Do tego macie na przykład przewodnik, zdrowsze wybory z Lidla, zdrowsze wybory z Biedronki. Macie też yy, propozycje. Tego, i w jaki sposób komponować posiłki. Ja to nazywam schematy żywieniowe, czyli na przykład macie schematy żywieniowe na śniadanie na kalorii 400, 500, 600 i tam macie różne propozycje poprzeliczane na gramy, więc jakby my tutaj nie działamy stricte na dietach. Natomiast jeżeli potrzebujecie przewodnika, jak zrobić taki posiłek, który mnie nasyci, który ma mieć na przykład 500 kilokalorii, bo tak wypada. Z mojego zapotrzebowania, no to będziecie wiedzieć, ile dodać yy, składnika węglowodanowego, ile białkowego, ile tłuszczowego, ile czegoś, żeby to miało ręce i nogi, żebyście też nie musieli o tym myśleć. Myślę, że to, co też jest ważne w kursie, bo z takimi obawami się spotykałam, to na przykład, czy nie jest tak, że jak ja teraz wpadłam na to, co nam nie działa, to przyjdę na kurs i zaraz usłyszę, usłyszę, że to jest złe. To, co charakteryzuje ten kurs, to jest przedstawienie tego, że do celu prowadzi bardzo wiele dróg. I naprawdę y, są, jest wiele sensownych sposobów postępowania. Tylko najważniejsze w kontekście tego, żeby wybrać, który jest dobry dla mnie, jest odbicie to od swoich zasobów, możliwości i potrzeb. Więc ja też będę często o tym mówić, że na przykład, nie wiem, liczenie kalorii. Ono pomaga w tym, w tym, w tym i w tym, i będzie dla osób, które mają tak, tak, tak i tak, ale jeżeli ty masz tak, że to ciebie stresuje, to ciebie blokuje, czujesz się ograniczona i widzisz, że masz więcej z tego minusów niż plusów, to są też inne sposoby, które mogą ci pomóc. Nie musimy wszyscy liczyć kilokalorii, tak samo jak nie musimy wszyscy robić, nie wiem, dzienniczków. Więc ten kurs też pozwala nabrać takiej perspektywy, co to znaczy dopasować do siebie, bo myślę, że to jest częsty problem, że się naczytamy. Co, gdzie, jak się powinno robić, a potem, jak mamy to od, odbić do siebie, to, to nie wiemy. Były też pytania, czy na przykład ten kurs pomoże w insulinooporności czy w redukcji, nie wiem, 30 kg. Celem tego kursu jest nauczyć się tego, jak wprowadzać zmiany. W sensie, co my musimy realnie zrobić, żeby ta nasza wiedza na temat żywienia się zmaterializowała, ponieważ proces zmiany, czyli budowania nowych nawyków, budowania nowych zachowań, to jest proces, który jest. Konkretny, który ma następujące po sobie etapy, przez które trzeba przejść, żeby to zachowanie się zmieniło i utrwaliło. Więc niezależnie od tego, to też takie śmieszne komentarze padały, że na przykład ja dzięki temu kursowi to zdałam prawo jazdy, albo ja dzięki temu kursowi to nie wiem, dogadałam się w końcu z kimś w pracy, dlatego że zmiana naszego nastawienia, zmiana naszych zachowań, tak jakby ona nie ma niszy. To znaczy, te mechanizmy, których ty się uczysz na kursie w kontekście odchudzania. Żywienia czy aktywności fizycznej, możesz też wykorzystać na innych płaszczyznach, i o tym jest ten kurs. Nie o tym, czy ja y, nie wiem mogę jeść to, czy mogę jeść tam. To znaczy, tam też o tym się dyskusje toczą, natomiast jak to zrobić, żeby rzeczywiście to wdrożyć w życie. Pojawiały się też pytania o to, czy na przykład to się nie wyklucza z terapią. W mojej ocenie to się bardzo dobrze łączy z terapią, bo tutaj mamy taki element w kursie samopomocy, psychoedukacji, czy w ogóle edukacji i tej wspierającej grupy, czy tego wsparcia społecznego. Z drugiej strony na terapii mamy narzędzia do tego, czy mamy przestrzeń do tego, żeby po, popracować trochę głębiej i powyciągać. Różne przyczyny tego, które w zachowań, które w nas siedzą, więc w mojej ocenie to się w ogóle bardzo dobrze e, uzupełnia, no chyba że są jakieś indywidualne przesłanki, nie wiem, terapeuta stwierdzi, że to będzie za dużo, bo też tak może, e, też tak może być. Nie jest też tak, że. My musimy to wszystko robić w te 7 tygodni. Wręcz ja to bardzo podkreślam, że to, ten kurs nie jest o tym, żeby jak najwięcej schudnąć w 7 tygodni. Ten kurs jest o tym, żeby w te 7 tygodni nauczyć się, jak działa proces zmiany, wprowadzić w te 7 tygodni tyle, ile to jest możliwe. Natomiast całe y, większe działanie kursu to jest tak naprawdę wszystko, co się dzieje po. Dlatego że potem mija miesiąc, mija drugi, mija trzeci, a ty potrafisz inaczej spojrzeć na różne problemy, które ci się do tej pory przytrafiały, umiesz znaleźć inne rozwiązania. Umiesz inaczej zinterpretować jakiegoś rodzaju sytuacje, które ci się przedarzają, i tak naprawdę cała praca, tak samo jak proces terapeutyczny, jak my chodzimy na terapię co tydzień, to tak naprawdę większość tej terapii dzieje się pomiędzy tą terapią. W sensie my na tej terapii poruszamy jakieś kwestie, natomiast one potem w nas pracują przez cały tydzień i sprawiają, że my dostrzegamy zmianę. Trochę podobnie jest z tym kursem, że te rzeczy się dzieją i w trakcie kursu, ale też po kursie. To w bardzo dużej mierze pon, w, nas, w nas pracuje. I no to też podkreślają osoby, które ten kurs ukończyły. Ja tylko dodam, że jak sobie jesteś w moim podcaście teraz i sobie wpiszesz w wyszukiwarkę KSO, to jest ponad 20 odcinków z kursantami, którzy ten kurs ukończyli. I możesz sobie puścić dowolny odcinek w zależności od tego, jaki temat Cię zainteresuje, i posłuchać, co się tam na tym kursie dzieje, co się po tym kursie zmienia i co mówią osoby, które ten kurs przeszły, jakie zmiany dostrzegają w swoim życiu. Oczywiście nie tylko związane z kursem, bo ten kurs jest jakimś tam ułamkiem czy elementem tej zmiany, natomiast myślę, że to też pozwoli Ci przybliżyć to no, odpowiedź na pytanie, czy ten kurs jest dla Ciebie, czy też nie. To tyle, obiecałam, że nie będzie długo. Mam nadzieję, że tym podcastem w jakiś sposób rozjaśniłam to, czym jest ten kurs i dla kogo on jest, a dla kogo on nie jest. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania o kurs, to zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną na Instagramie, na Facebooku albo w mailu, mamy takiego maila hello.małpa.wiem.myślnik.co.myślnik.jem.pl gdzie też na bieżąco na wszystkie pytania i ja, i mój zespół odpowiadamy. Więc mam nadzieję, że udało mi się to wyjaśnić. Ja bardzo serdecznie Ci dziękuję za odsłuchanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.